znajomość z ojcem zaczęła się od 1967 roku, czyli od pierwszego przyjazdu do Łodzi. Spotkałem go w słoneczny wakacyjny dzień na placu kościelnym jako stary ministrant. Służyłem mu do mszy od samego początku. Potem w duszpasterstwie podczas studiów ta znajomość szybko przyrodziła się w taką bliższą zażyłość. Ojciec nas bardzo specyficzny sposób wybierał, mogę powiedzieć, z perspektywy czasu. Po kilku latach przy organizacji kolejnego wyjazdu studenckiego powiedział mi, że on nas wybiera. To było bardzo specyficzne podejście do młodych. Oczekiwał od nas dużo, ale i wybierał nas. I potem ta znajomość się przedzierzgnęła w przyjaźń, bardzo głęboką przyjaźń, tak mi się wydaje przynajmniej. Więcej niż przyjaźń, bo w jakiejś zażyłości bardzo rodzinne. Jak się nasze dzieci pojawiły, to dość szybko ojciec został przemianowany na dziadka i dziadek Stefan był w domu u nas. Bardzo częstym gościem. Wybierał nas na te wypady wakacyjne i tam praktycznie byliśmy formowani. Z początku w sposób nieświadomy, a później świadomie widzieliśmy, przynajmniej ja widziałem, że gdzieś zaczynam przejmować, uważać za swoje pewne jego przekonania, myślenia, oglądanie świata. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był obraz kapłana, który kochał ludzi, który kochał Chrystusa i tą miłością dzielił się pełnymi garściami. To z perspektywy czasu widać, bo tak na bieżąco to tego się tak nie widzi. To jest tego samego rodzaju wspomnienie, jak wspomnienie rodziców. Byli, odeszli. Zostają fragmenty. Niektóre wyrastają do dużych szczegółów, niektóre nikną. Ale my sami łapiemy się po jakimś czasie, że my ich naśladujemy. My jesteśmy nimi. Stajemy się nimi. I tak samo uważam, że ojciec Stefan jest w jakimś sensie obecny w wielu moich zachowaniach. I tak jak uczył nas, jak przekazywać ludziom, mnie na przykład, błogosławieństwo. No ja w sposób naturalny teraz, jak podchodzę do kogoś i chcę wyrazić w jakiś sposób więcej niż przyjacielski swoje uczucia, to też automatycznie przekazuję błogosławieństwo. No, nauczyłem się tego od ojca, mogę powiedzieć śmiało. Ojciec w naszym życiu był gęsto obecny w wielu sytuacjach i poważnych, niepoważnych i codziennych.